Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na gali już szóstej edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Ja nazywam się Łukasz Król i mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszy finał światowy. Znajdujemy się obecnie w Warszawie, w centrum prasowym Foksal, w domu dziennikarza. Chciałbym powitać tych, którzy są z nami ciałem, czyli panią poseł Joannę Fabisiak. A także generała Józefa Melaka. I majora Piotra Myślińskiego ze Związku Piłsudczyków, ale może niekoniecznie ciałem, ale duchem za pomocą komunikatora Zoom. Są z nami dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Sławomir Kowalski. Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, pan Jakub Lechowicz. Oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury, pan Andrzej Bieńkowski. A teraz chcielibyśmy, by nasi szacowni goście zabrali głos. Nie ma z nami niestety wicepremiera, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina, ale mamy list od pana wicepremiera, który odczyta pani prezes. Szanowni Państwo, drodzy laureaci, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Te słowa wypowiedział w 1594 roku Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym założonym przez siebie Akademii. Wybitny wódz i polityk wyraził tym samym przekonanie, że przyszłość kraju całkowicie zależy od wychowania przyszłych pokoleń w kulcie miłości do ojczyzny i poczuciu odpowiedzialności za jej losy. Na przestrzeni wieków naszej historii nie brakowało przykładu patriotów, dla których dobro i pomyślność Rzeczypospolitej były najwyższym prawem. Dzięki temu przez całe stulecie byli oni w stanie walczyć o nią w chwilach zagrożenia militarnego i odnosić wiekoporne zwycięstwa. Następnie, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, przez cały okres niewoli mieli odwagę snuć marzenia o niepodległości, który ideał przekazywali im ojcowie i matki. Klęski powstań narodowych były czasem próby, które nie tylko nie zabiły patriotycznego ducha, ale pozwoliły kolejnemu pokoleniu przekuć te marzenia w czyn w 1918 roku. Będąc spadkobiercami wielkich mężów niepodległości, jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie przyszłych pokoleń w poczuciu dumy z przeszłości naszego narodu. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy historię często przedstawia się jako balast i nieznaczący zbiór wspomnień. Józef Piłsudski powtarzał, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynym zbiorem ludzi czasowo zajmujących się danym terytorium. Z tego miejsca dziękuję Fundacji Patria Nostra za misję promowania dziejów Polski wśród młodzieży z kraju i ze świata. Serdecznie gratuluję również wszystkim laureatom i życzę, aby wasza tożsamość wzrastała w poczuciu narodowej dumy i obywatelskich obowiązków. Zapraszamy do nas na scenę panią poseł Joannę Fabisiak, która też chciałaby się z Państwem podzielić pewną myślą, słowem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Realizujemy bliźniaczy konkurs dla młodzieży żyjącej poza granicami. Bo jeśli się mieszka w Polsce, no to tak czy inaczej tę Polskę się postrzega, kocha i współtworzy. Jeśli się mieszka poza granicami Polski, to trzeba bardzo głęboko przemyśleć. Myśl jest najważniejsza. Przemyśleć, kim się jest. Co to znaczy być Polakiem, gdy się mieszka za granicą, ale także obywatelem świata, bo przecież jesteśmy w Europie, jesteśmy zakorzenieni, w świecie także, poprzez własny wkład. Chciałabym przywitać tych wszystkich, którzy z nami są poza granicami kraju. I tak, dziękuję za te brawa.
Także chciałabym słowa podziękowania skierować, a też może złożyć na ręce pani dyrektor Mądowicz, która jest tu z nami, pani Beaty Mądowicz, dyrektor Szkoły Polskiej w Budapeszcie, która przywiozła swoich młodych zwycięzców. Drodzy, to wielka rzecz. Mieszkacie poza Polską i korzystacie pełnymi garściami z kultury, która jest wam życzliwa, a jednocześnie nie zapominacie, myślicie o Polsce. Jesteśmy z was dumni. Cieszę się bardzo, że tu jesteście. Cieszę się bardzo, że zaraz odbierzecie nagrody, bo bycie Polakiem daje każdemu człowiekowi, który głęboko myśli o tym, powód do dumy. To te ponad 1000 lat kultury polskiej, która współtworzyła kulturę europejską. Często się mówi, jestem obywatelem świata, czy też mówi, mówmy o tym, przecież jesteśmy. To tak oczywiste. Współtworzyliśmy Europę, Europę chrześcijańską, która wywodzi się, jak doskonale wiecie, z filozofii greckiej, z prawa rzymskiego i z chrześcijaństwa. I my tę cywilizację nasi przodkowie tworzyli. My ją także tworzymy. I na razie nikt nic innego i lepszego nie zaproponował, a więc jesteśmy na pewno Polakami, na pewno obywatelami Europy, którą współtworzyliśmy, i obywatelami świata. Bo Polacy, gdzież jest takie miejsce, gdzie nie ma Polaków? Gdzież jest takie miejsce, gdzie Polacy nie wnieśli swojej genialnej myśli? Zatem naprawdę mamy wielkie powody, by czuć się dumnymi, a mówię to do was, bo jesteście jeszcze młodzi i warto, że tworzycie te filmy. Ja was także, no każdy chwali się tym, co sam robi. Ja was gorąco zachęcam, zresztą wiem, że od pani dyrektor, z którą współpracuję, o tym, że współtworzycie te filmy. My robimy to także, my także nagradzamy młodzież i sądzę, i w tej chwili nawet taką podjęliśmy taką współpracę, bo zawsze ludzie, gdy współpracują, to tworzą wartość dodaną. Każdy z nich coś daje i jeszcze jest jedna, ta wartość wspólna. I mnie to, co urzekło, gdy pan Mirosław mówił mi, że to są całe drużyny tworzące filmy. To bardzo dobrze, bo współczesna młodzież ma ogromny problem ze współpracą. To zamknięcie w komputerze, w moim komputerze i ta przyjaźń do komputera często ogranicza możliwość tej współpracy. I ja się bardzo cieszę, że w tym konkursie potraficie współpracować. I nie wątpię, że współpracować na rzecz promocji Polski, dobrego imienia Polski w świecie. I naszej pięknej historii. Zatem dziękuję za zaproszenie. Gratuluję zwycięzcom, bo rozumiem, że przed nami zwycięzcy. Gratuluję wszystkim uczestnikom tego konkursu i życzę w tej nowej edycji, żeby każdy był zwycięzcą, a tak naprawdę to tak przecież jest. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy się tutaj podziękować wszystkim naszym patronom, mecenasom, fundatorom, sponsorom za wsparcie finansowe, za ufundowanie nagród. Podziękowania i naszą ogromną wdzięczność otrzymuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podziękowanie za wsparcie realizacji 6. edycji konkursu Patria Nostra. Minister Edukacji i Nauki. Podziękowanie za patronat i wsparcie realizacji 6. edycji konkursu Patria Nostra. Minister Aktywów Państwowych. Podziękowanie za patronat i wsparcie realizacji 6. edycji konkursu Patria Nostra. Minister Rolnictwa. Podziękowanie za patronat i wsparcie realizacji 6. edycji konkursu Patria Nostra.
Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Budapeszcie, Węgry. Marko Skrocki, Adam Pongacz, Laszlo Demeny, Beata Mondowicz. Brawo! W imieniu Fundacji Patria Nostra pasuję Ciebie na zwycięzcę, laureata, zdobywcy pierwszego miejsca 6. edycji filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Warszawa 2021 rok. Powstań, obierz szablę z rąk oficera, ucałuj ją i przechowuj w godnym miejscu. No cóż, to nie koniec nagród dla Was, jako że nagrody finansowe w wysokości 1000 zł dla każdego członka drużyny, ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazuje na Wasze ręce pani Natalia Wójnic, prezes Fundacji Patria Nostra. Wojna przeciwko bolszewikom wymaga wiele ofiar. Nasze armie już się przygotowują na bitwę pod Sandomierzem. Lewa. Lewa. Kompania, przygotuj się! Do ataku! Jeśli przegramy, to bolszewicy będą mieli otwartą drogę w głąb Polski. Nie! Natomiast my, Polacy, nigdy się nie poddajemy.